Witam wszystkich i zapraszam do kolejnej sesji jogi. Usiądźcie w swastikasanie, nogi skrzyżowane i postarajcie się skrzyżować golenie, a nie kostki, tak żeby mniej więcej stopy znalazły się w linii z kolanami. Rozluźnijcie nogi, rozluźnijcie biodra, przyjcie ręce w okolicy ud, kolan, wyciągnijcie plecy, wyciągnijcie przód ciała. Unieście boki tułowia. Rozszerzcie klatkę piersiową, sięgnijcie mostkiem w górę. Barki rozluźnijcie i oddalcie od uszu. Długa szyja, proste plecy i spokojny, normalny oddech. Teraz wyciągnij ręce do przodu i zapleć dłonie do Padmanabhasany. Odkręć nadgarstki, doprostuj łokcie i wyciągnij ramiona w górę, unosząc jednocześnie boki tułowia. Rozluźniaj szyję, rozluźniaj barki. Opuść ręce. Zmień splot palców na przeciwny. I jeszcze raz odkręć nadgarstki, rozszerz. I wyciągnij ramiona do sufitu, łokcie proste. I opuść ręce. Teraz wyciągnij przodem ramiona w górę. I z wydechem skręć tułów w prawą stronę. Lewą rękę ułóż na kolanie, drugą rękę ułóż na ziemi z tyłu. Wyciągając dalej kręgosłup, obróć klatkę piersiową w prawą. Cały czas barki oddalasz od uszu, wydłużasz szyję. Wydłużasz mostek i na wdechu do centrum. Wyciągnij ręce ponad głową. Z wydechem skręt w lewą stronę. I teraz prawa dłoń sięga do kolana. Druga ręka podparta z tyłu na macie. I obracasz klatkę piersiową w lewo. I do centrum. Zmień teraz skrzyżowanie nóg na przeciwne. I jeszcze raz skręt. Najpierw wyciągnij ramiona do sufitu, mocno otwierając klatkę. Z wydechem skręt w prawą stronę. Jedna ręka opuszczona, druga ręka opuszczona. Mostek w górę i skręt. I na wdechu do centrum. Obróć klatkę w lewo, pomóż sobie rękami, zapierając się, skręcić tułów. I wracasz do centrum. Teraz prawą dłoń ustaw na ziemi, tak żeby było Tobie wygodnie, żeby oba pośladki były podparte. Wyciągnij lewą rękę najpierw w górę, teraz zrotuj ramię w barku. Wyrusz ponad głową, wyciągając obydwa boki ciała. I wdech, podnieś się do góry. Teraz lewa dłoń podparta. Prawe ramię sięga wysoko. Rotacja. I sięgasz daleko do boku. I wdech do góry. Jeszcze raz postaw prawą dłoń i wyciągnij lewe ramię ponad głową. I druga strona. I do góry. Ponownie skrzyżuj nogi, zmieniając ułożenie. I teraz postaraj się albo oprzeć przedramię, jeżeli możliwe, albo sięgnąć ręką troszeczkę dalej do boku, tak żeby intensywniej wykonać pozycję. Więc zobacz, czy jesteś w stanie oprzeć łokieć i wyciągnij lewą rękę do boku, wydłużając się mocno. I z powrotem. Druga strona. Lewe przedramię podparte, prawa ręka sięga daleko.
Wyrusz boki. I wracasz. I jeszcze raz. Na prawo. I zmiana. I do góry. Okay. Teraz wykonamy łagodny skłon. Wyciągnij ramiona ponad głową. Zachowaj proste plecy, uniesiony mostek. Ręce mocno wyciągnięte. Sięgnij do przodu i teraz oprzyj czubki palców na ziemi, odpychając się mocno klatka piersiowa w górę, barki wycofane. I zrób kilka kroków rękami do przodu. Sięgając klatką daleko przed siebie. Cały czas ściągaj łopatki, wydłużaj mostek. Przód klatki otwarte. I do góry. I jeszcze raz zmiana skrzyżowania nóg. I ręce sięgają ponad głową. Z wydechem skłon. Wyciągnij się mocno. I teraz użyj rąk, odpychając się od podłoża. Otwórz, rozszerz klatkę. I pójdź dalej rękami. I pójdź dalej klatką piersiową do przodu. Cofaj barki, wydłużaj szyję. Chowaj łopatki. Biodra rozluźnione. I stopniowo wracasz. Wyprostuj nogi w kolanach. Dandasana. Proste plecy. Na chwilę. Rozszerz stopy, sięgnij piętami daleko do boku. Upawisz takonasana, proste kolana, palce stóp skierowane pionowo do góry. Mostek sięga w górę. I teraz zegnij kolana. I przyciągnij do tułowia. Wyłóż plecy. I wstań. Tadasana. Stopy razem. Kolana proste. Długa talia. Otwarta klatka. Barki daleko od uszu. Proste łokcie. I teraz rozstaw stopy szeroko. Przenieś ręce na biodra. Popatrz na chwilę na swoje stopy i ustaw zewnętrzne krawędzie stóp dokładnie skierowane do przodu. Czyli palce patrzą do przodu, nie na boki. Proste kolana, mostek sięga w górę, łopatki schowaj do środka ciała, wycofaj barki. Pochyl tułów, patrząc cały czas mostkiem do przodu. Nie opuszczaj głowy. Wycofuj łopatki. Wklęsłe plecy. Opuść ręce do ziemi. I wyciągnij się. Długi kręgosłup. Trzymaj napięte kolana, napięte uda. Proste nogi. Na chwilę ręce na biodra i wracasz. Dociśnij stopy do podłoża. Rzepki kolan napięte. Mostek w górę, wycofane barki i jeszcze raz. Idziesz do przodu. Zejdź rękami w dół do maty. I teraz postaraj się oprzeć nadgarstki na ziemi. Jeżeli trudno ci sięgnąć, być może stopy są zbyt wąsko rozstawione. Wtedy możesz troszeczkę zwiększyć dystans. Wyciągnij plecy. I teraz uwaga, lewa ręka idzie na środek, tak żeby była dokładnie w linii z mostkiem. Prawa dłoń na biodro, obracasz klatkę piersiową w prawą stronę.
Odpychając się lewą ręką, mocno unosząc prawy bark i prawy łokieć. I teraz wyciągnij ramię w górę do sufitu. I wracasz do centrum. I teraz prawa ręka na środku. Lewą dłoń przenosisz na biodro. Skręcasz tułów w lewą stronę. Obie ręce aktywne. Nogi cały czas aktywne. I teraz wyciągnij ramię w górę. Z wydechem opuść rękę. Ustaw dłonie pod barkami. Zmniejsz teraz dystans między stopami. Niech one będą troszeczkę szerzej ustawione niż biodra. Powoli uginaj kolana, schodząc w dół pośladkami. Pięty cały czas są na ziemi. Złącz teraz dłonie, tak żeby ramionami zaprzeć się o kolana. Ręce złączone na mostku. Pośladki w dół, mostek w górę. Rękami odpychaj się od kolan, od goleni, wydłużając kręgosłup. Cały czas dociskasz pięty i ponownie, jeśli ci trudno utrzymać równowagę, to stopy rozstaw szerzej. Patrz przed siebie, normalnie oddychaj. Ustaw dłonie na ziemi. Uttanasana, stopy na szerokość bioder. I teraz palce są skierowane dokładnie do przodu. Wydłuż plecy, sięgnij mostkiem w dal. Znowu napnij kolana, napnij uda, ściągnij łopatki. I teraz powoli pójdziemy do pełnego skłonu, opuszczając tułów, chwytając za tyły nóg i rozszerzając łokcie. Głowa opuszczona. A teraz popatrz przed siebie, ręce ułóż na biodrach i ostrożnie krąg po kręgu podnieś tułów do góry, na końcu głowy. Okay. Opuść ręce wzdłuż ciała, Tadasana. Purvottanasana. Pokażę pozycję bokiem. Usiądziemy w Dandasanie z prostymi nogami, sięgając stopami daleko do przodu, mocno otwierając klatkę piersiową, chowając łopatki, chowając kość krzyżową do wewnątrz. Staram się wydłużać szyję, kierować szczyt ramion w dół i jak najbardziej otwierać przód ciała. Teraz cofnę troszeczkę dłonie, dociskając nadgarstki. Nogi są cały czas mocne, uda, kolana, stopy razem. Dalej odpycham się od podłogi, mocno chowając łopatki i unosząc mostek. Barki daleko od uszu. Normalny oddech. I teraz zacznę sięgać palcami stóp do przodu, odpychać się coraz mocniej i rękami, i stopami od podłoża, tak żeby podnieść biodra, i podnieść klatkę piersiową do góry. Szyja zupełnie swobodnie puszczona. Silne ramiona, silne nogi. Odpycham się. I ostrożnie wracam do Dandasana. Już ręce przy biodrach, wyciągam klatkę piersiową do góry. Otwarte tyły nóg. Teraz wyciągnij ręce do przodu i krąg po kręgu połóż plecy na ziemi. Wyciągnij ramiona do tyłu, splatając kciuki. Piętami sięgnij mocno do przodu, Supta Urdhva Hastasana. I teraz ręce przenieś wzdłuż ciała. Ugnij nogi w kolanach.
Oderwij prawą stopę od podłogi i wyprostuj nogę. Chwyć na takiej wysokości, na jakiej jesteś w stanie, tak żeby kolano było proste. Spróbuj, wydłużając stopę do sufitu, podejść rękami troszeczkę wyżej w kierunku pięty, przyciągając nogę. Być może łatwiej Ci będzie z uniesioną głową. Jeżeli możesz, trzymaj głowę opartą na ziemi. I już zegnij kolano, ustaw stopę z powrotem na macie. I teraz lewa noga w górę. Złap za tył uda, za łydkę, tam gdzie sięgniesz. Unieś stopę w górę do sufitu. Staraj się rozluźniać barki, odsuwać od uszu. I powoli podchodź rękami wyżej w kierunku stopy. Kto może, chwyta za piętę. Już zegnij kolano, postaw stopę z powrotem na ziemi. Połącz teraz podeszwy stóp, Supta Baddha Konasana. Ułóż kolana na zewnątrz, otwarte wnętrza dłoni, barki podparte. Możesz przymknąć oczy, rozluźnij plecy, rozluźnij biodra, brzuch i klatkę piersiową. Pięty delikatnie dociskają do siebie. Normalnie oddychaj. A teraz postaw podeszwy stóp na ziemi i powoli wyprostuj kolana. Ułóż nogi swobodnie, pozostań w relaksie. Shavasana. Teraz z wdechem połóż dłonie na brzuchu. Powoli zagnij kolana. Otwórz oczy. Przenieś prawe ramię za głowę, obróć się na prawy bok. I podnieś do góry. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia wkrótce.